Siemaneczko mordeczki, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Bitorzucakami. Na początku tego odcinka chciałbym was zaprosić na kanał mojego grafika, którego bardzo serdecznie polecam. Jest nim właśnie Dexo, link do niego znajdziecie w opisie. No i co, mam nadzieję, że zostawiliście tutaj już na starcie suba, łapkę w górę oraz dzwoneczek. W tym momencie pewnie gdzieś wam się wyświetla moja wpłata charytatywna 50 zł, którą obiecałem wpłacić na live'ie niedzielnym. Dla matki, która tam bodajże chorowała na raka, już nie pamiętam. No i co? Te dwie osoby, które wygrały premki z poprzedniego odcinka, screeny ich komentarzy macie w opisie, więc możecie zerknąć, czy to właśnie wy wygraliście. Maila do tych dwóch osób pewnie już napisałem, albo jeszcze napiszę. No i co, w tym odcinku też macie szansę wygrać dwie premeczki. Jedną premkę, jeśli dobijecie 900 łapek, drugą premkę, jeśli dobijecie 1100 łapek. Jeszcze dodatkowo co 300 łapek będę wam podawał kordy jednego bacona, więc zachęcam. No i teraz chciałbym pozdrowić kilkanaście osób, więc jeśli ktoś nie chce słuchać tych pozdrowień, to sobie po prostu przewijcie ten filmik o 25 sekund. Więc ja pozdrawiam Grubego, Tomka Ety, Boczka, Patruszeka, Jeńskiego, Awkę Moda, Bartiego Maskrypty, Staxa09, Dawida Usera, Brewkę, Dełek Apa, Szymona, Snupiego 16, PLWolfa.pl, Gucci Maina, Rafała, Kawę, Boskiego Dawida, Kapera Kapera, Szatana, Lajego, Fabiksa, Matiego Koksa, Finali Tomo oraz Kamieka. I co? Ja was zapraszam do oglądania tego odcinka. No i pozdrawiam. Pamiętajcie o subie, łapce w górę oraz dzwoneczku. Yo! Okej, mordeczki, ja już jestem tutaj przy pierwszej gildii, jest to gildia Krzy, wam tutaj pokażę. Nie ma nikogo niestety online, bo pewnie ludzie z tej gildii są w szkole, wczoraj byli oni online. No jak ja jak to nagrywam, jest godzina 14:15, ponieważ muszę się wyrobić z tym filmikiem na jutro, czyli wtorek, a kurde, byłem chory przez cały weekend, prawie że gorączka i te sprawy, więc trochę lipnie. I tak sobie właśnie tutaj patrzę, kurde, niepotrzebnie chyba zwaliłem trochę tą wbite, bo tutaj mogłem rozwalić sobie jedno albo i nie. Czekajcie. A, myślałem, że kurde, jeśli tam bym rozwalił, to po prostu było lepiej, ale jednak nie. Dobra, lecimy z tą wbitą. Kurde, nie rozwalił. Wow, gdzie ja wpadłem? Halo, halo. Muszę stąd wyperukować jak najszybciej. Dobra, przeskoczyłem. I tu jest jeszcze jedna stoniarka. Kurde, jeszcze dwie stoniarki tu są. Ja pierdzielę, cztery rzucaki, żeby po prostu wejść do żółwia. No, trochę lipa. Ale no wiecie, gildie po prostu muszą zabezpieczać, żeby właśnie taki zombiaczek nie przychodził i się nie wbijał. I znowu spadłem. Dobra, gdzie tu jest? Tu mają już spad te typy. Okej, okay, to tu mają stoniary takie standardowe, czyli po prostu spad i stoniarka co ileś kratek. No z tego co widzę, tutaj już będzie trochę ciężej wbijać. Okej. Okay. Tam widzę jakieś dziury. I dlaczego ten... trochę marnuje rzucaka. Dobra, chociaż okej, rozwaliło go spoko. Co tutaj jest? Dobra, tu nic nie ma. Więc trzeba po prostu rzucić tego rzucaka na tą stoniareczkę. Od razu ludzie, nie czepiajcie, że w tym odcinku będę gadał bez sensu. W ogóle bez sensu niż w poprzednich odcinkach, się jeszcze gorzej. Ponieważ no dopiero co tak naprawdę. Ja pierdzielę, co jest z tym rzucakiem. No to zarąbiście. Woda tu była i mi przeszkodziła, no to super. Mam gorączkę, jestem chory, jeszcze nie wyzdrowiałem, nie wiem czy we wtorek pójdę do szkoły, bo dzisiaj jest poniedziałek i nie byłem w szkole. A zobaczymy jak to właśnie będzie jutro, czyli wtoreczek, więc trochę lipa, aczkolwiek myślę, że wyzdrowieję jak najszybciej, bo będzie kabaret, a mam pasowanie w piątek na kadeta, ale dobra, tu już mam jakieś skrzynki, okej. Okay. Dobra, co oni tu mogą mieć w tych skrzynkach, no zobaczymy, pozwolimy tutaj to rzucakiem. Uwaga! Tu raczej nic nie ma, czyli na tamtą chyba skrzynkę się nie opłaca rzucać rzucaka, aczkolwiek, czekajcie, ile mam tych rzucaków? 39, dobra, wezmę sobie 10 do EQ. Dobra, rzucimy jeszcze tego rzucaka tutaj. I co wypadnie z niego? Z tej skrzynki? No też nic, no to. Aby straciłem rzucaki, że tak powiem. Coś tutaj będzie, o, jest, dobra. Tu jest jakiś pokoik, dobra, tu mogą być items, tu może być pełno itemów. Czy to będą itemki? Uwaga! Tak jest, no złoto, trochę lipa, że tylko złoto, ale no, zawsze coś, no ja tego niestety nie będę zbierał, bo ja mam mnóstwo tych itemów wszystkich, ale no, dobra, co tu jest, to jest jakiś spad przebita, to mnie nie interesuje, że tak powiem, wow, gdzie ja tu jestem, czy to jest koniec kuba, halo, czy nie ma żadnego spadu na dół, nie, no chyba, o, tu jest kolejny pokoik, dobra, elegancko. Mam nadzieję, że tutaj będzie coś ciekawego. No dobra, tu nic nie ma. Więc co, chyba... Albo tutaj? Nie, co tutaj może być? Wow, czemu ja tam peru nie trafiłem? Aha, o, podbiję im gil jeszcze dodatkowo, czy nie? O, tak, atak na gili możliwy, dobra.
Twoja gildia pozbawiła gildię krzyż jednego życia, więc właśnie przy tym serduszko się przenosimy do następnej gildii, do której będę wbijał. No, pozdro, zostawcie łapkę. Dobre ludzie, ja już jestem tutaj przy kolejnej gildii, jest to gildia Kutas. Tak, dosyć brutalna nazwa. Co? Aha, dobra, bo ja tu sobie miałem ustawionego set homa, żebym wiedział po prostu jaki, bo nie zapisałem z hordów, ustawiłem po prostu set homa. Info Kutas jest tutaj w gildii Krycha, z tego co wiem, on ma jakiś duży ranking, bo kiedyś się z nim biłem w sumie nawet. Więc co, ja tutaj zjem koksa w razie w ogóle, będzie ostra bitka. Ten gość tutaj siedzi 24/7 na serwerze, kurde, więc właśnie będzie taka fajna wbita z klepą. Więc co, lecimy rzucakiem, on tutaj jest bacon jakiś, ale ten bacon chyba żadnego efektu nie daje z tego co widzę. Albo byłyby jajca, nie? Że kurde, wbita do gildii z baconem. Dobra, lecimy dalej. Ty, gościu, czy ten Krycha się wyjdzie ze mną klepać? O, to jest pytanie najlepsze, największe znaczy. Gdzie jest... Kurde, a gdyby się tak wbić tutaj? Czekajcie! Niepotrzebnie zmarnowałem te rzucaki, chociaż w sumie... Kurde, no, powiem wam, że chyba lepiej będzie po prostu... Czekajcie. Jaki oni mają tutaj spad? Nie wiem w sobie. Dobra, wiecie co? Lecę po prostu tutaj do bacona. Dobra. Okej, dobra, to ja lecę tutaj po prostu rzucakami po tego baconika. Tak o, może nam wypadnie bacon, tak jak na poprzednim odcinku, znaczy nie poprzednim odcinku, tam parę odcinków wstecz, 2 albo 3 wypadł też bacon. Wszyscy myśleli, że to ustawione, ale naprawdę wtedy mi wypadł bacon, tylko po prostu tak wyglądało, sam się zdziwiłem. Dobra, EC. Dobra, żeby tutaj mi czasami się... Gdzie to jest? Okej, EC. Lecimy. Rzucaki. Dobra, wezmę 106, myślę, że starczy. Ile też tych kratek brakuje, to jest pytanie, halo. Kurde, ten bacon jest przy samym bedroku. W sumie mogłem chyba się wbić tym... chyba się mogłem wbić raczej tym żółwikiem, bo wyszłoby na to samo. A przynajmniej bym zgarnął chociaż jeszcze może jakieś itemki. Czy ten Krycha jest nadal w gildii? W Kutas? Oj, Ctrl Shift. Ej, on zlogał, kurde, myślałem, że będzie klepa z nim. Czekajcie, gracz Krycha, jaki on ma ranking? Gracz Krycha podłoga ty 1500, no 300 ranku więcej ode mnie, dokładnie 299, jeśli się nie mylę. Tak, nie, 301 ranku więcej ode mnie. Nie, równy 300, dobra, ty, bo ja myślałem, że... Dobra, nieważne, moja matma jest fatalna, ile tam jeszcze brakuje tych kratek? Dobra, już niewiele, z 10 kratek i mamy bacona, więc elegancko. No ja sam może lepiej dobiorę tutaj perełki, gdyby on się właśnie na mnie tutaj wbił. EC, co tu jest? Okej, dobra, już powinno teraz pójść z płatka. Dobra, gitarka. I myślę, że z 2 rzucaki będzie już bacon. W moim ekwipunku, bo oczywiście na 100% ten bacon wypadnie. I rzućmy sobie go tutaj tak, o. Zobaczymy, czy będzie. Ajajaj, karamba, jak zwykle nie wypadł bacon. Nic nowego, że nie wypadł bacon. Więc tak średnio bym powiedział, ale zobaczmy co oni tutaj mają w kuboidzie. O, bo jakieś skrzynki, dobra, strężyki to ja sobie w sumie wezmę. Emeraldy. To też sobie emeraldy w sumie wezmę, to nie potrzebuję, tego też nie potrzebuję, emeraldy się zawsze przydadzą. A to im po prostu powywalam, więc elegancko, pyk. Kobyliksy, TNT mam dużo w sumie, gdyby to był rzucak, to bym wziął. Czy tu jest jakaś zakablowana skrzynka? Chyba nie. Co tu jest dalej? Nie, tu nic nie ma. A tutaj? Kurde, ale ten kuboid jest strasznie zgryfowany, ja pierdzielę. Ej no, a to co tutaj jest? Nie, no tam jakiś... Nie, tu jest foska chyba, tak, tu jest foska. Co tu jest na tablicy wstane? Gorzej niż na... Co? What the fuck? Lol. Nie wiem, co tam jest napisane, ale dobra. To chyba ten kuboid, tu nic nie ma w tym kuboidzie. Ja pierdzielę, oprócz tego bacona, no to taka trochę bieda. Tu jest kolejne jakieś zejście. No dobra, czat. Czat. Widzowie moi kochani, więc ja po prostu... Widzimy się po prostu przy następnej gildii, więc... Pozdro. Dobra mordeczki, ja już jestem tutaj przy kolejnej gildii. Jest to gildia Blnty, czyli Blanty. Lubię żarty, wolę Blanty, tak jak myślałem. No i co, nikogo niestety nie ma online w tej gildii, bo nadal jak nagrywam to jest godzina 14:52, więc no 70% osób jest w szkole, ale myślę, że to tak nie przeszkodzi w tej wbicie do gildii. Dobra, czy te stoniarki się tam rozwaliły? Dobra, rozwaliły się stoniarki, więc elegancko. Gdzie oni tam mają jakiś spad? Dobra, tu mają spad. Oto jest pytanie, czy... O, przepraszam, kurde, ten kasz, ale no, jestem chory, jak wiecie. Wiecie co, ja chyba rozwalę tutaj, bo z tego co wam pokazywałem, znaczy wy widzieliście teraz jak rozkopywałem, to były tu jakieś skrzynki, tylko fajnie było, gdyby ten żółcek wpadł tam na dół i rozwalił tego obsa. A, no tak, na pewno rozwali tego obsa, marnuje rzucaki.
No czemu to nie chce ten rzucak rozwalić tego opsa? Ja pierdzielę, co za shit, to tak powiem. Kurde pieczone. Dobra, co to jest? Lecimy tutaj z tematem. Gdzie jest ten rzucak? Ja pierdzielę, nie no. Ja nie myślę w tej grze naprawdę, bo jestem tak chory, że ja nie wiem co ja robię. Kurde, że tutaj nie zginął tylko, ale dobra. Który to jest poziom? Poziom 40. Dobrze, że oni nie mają tych stoniarek, wiecie, że kratka po kratce, tylko na przykład tak, co trzy kratki. Tak jest lepiej dla mnie, dla nich oczywiście gorzej, ale wiecie, no. No, nie chciałem się robić, kratka po kratce stoniarek, no to teraz mają łatwo wbite do kuba. No i co, dobra, lecimy. Który to jest poziom? 33. No myślę, że jakieś też 5 stoniarek tam będzie. Dobra, tu jest, ooo, serce gili, dobra. Serce gili, no to trzeba im tutaj, uuu, jeszcze jakieś itemsy, co jest? Co oni, naprawdę. No i druga gildia na odcinku podbita. Nie gadajcie, że oni mieli w jajku gildii itemsy pochowane. Ja pierniczę. Patrzcie to. Kurde. No nie, ja nie mam co zrobić z tymi itemami, nawet nie mam miejsca, więc im to po prostu wszystko powalam. Albo w sumie. Nie, dobra. Powywalam to wszystko, aby tutaj jeszcze rozwalę. What the f. Ile tu jest itemów? Ja pierdzielę. Gildi już podbiłem, więc tak myślałem, że to posprzedawać, ale jednak mi się nie chce. Więc, no wiecie, leniwy człowiek nagrywający z Dragona. Dobra, który jest poziom 20, no kurde. Mam nadzieję, że to, wiecie, to taka dobra zapowiedź była. Wiecie, taka dobra zapowiedź, te sety w tym żółwiku i będzie zupełnie więcej temku, żeby mi po prostu to zabrać, powywalać i tak dalej. Co tu mają? Halalo? Co to jest? Lol? What? Do czego to służy? To jest dawka na kopaniu, tak? Ale dlaczego tu jest woda? Ktoś mi powie, dlaczego tu jest woda? O, tu jest jakaś stoniarka, dobra, tu muszą być itemy. Skoro tu jest stoniarka, to znaczy, że tu będą itemy. Dobra, może jednak nie. Może jednak tu nie będzie itemów, więc dupa. Dupa Jasia. Halo. Halo, gdzieś się zbugowałem, halo. Dobra. Nie no, nic nie ma w tych itemach. Tu jest kolejna skrzynka zakoblowana. Więc może coś w tej skrzynce będzie. Uwaga. To też bieda. Lipa, ale tam też na początku, jak wchodziłem tutaj na dół, widziałem jakąś skrzyneczkę, więc pójdziemy tam sprawdzić. Tylko pytanie, gdzie oni kopią? Mnie to zastanawia, gdzie oni kurde kopią. To chyba będzie stoniarka. Aha, on sobie tutaj. Nie no. Lol. Jeśli widzieliście kiedyś coś takiego, bo ja przyznam się pierwszy raz takie coś widzę, to możecie mi napisać w komentarzu, jak oni tutaj kopią. No serio, nie mam pojęcia. Chyba, że oni stają gdzieś tutaj. Tak? I na tym? Nie no, bez sensu. To nie ma sensu kopania tej stoniarce, naprawdę. Ja pierdzielę, nie wiem, strasznie dziwne. Strasznie dziwna ta stoniarka. Ale dobra, tu jest chyba najciekawszy pokój w tym kuboidzie, znaczy taki przedsionek. Przedsionek? Dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałem. Dobra, co tu jest? Emeraldy jakieś, kobra. Emeraldy to ja biorę, bo emeraldy, wiecie, zawsze się przydadzą. Co tutaj mają? Drewno. Drewno im powywalą, bo wiecie, drewno czasami się przydaje, a nawet trochę czesty tam mieli. A ciężko jest zdobyć, kurde, na Dragonie, bo tych drzew, jak wiecie, na mapie jest tam mało. Na spawnie w sumie są te takie, jakby to powiedzieć, stoniarki drewniowe. Kurde, co to jest? Z drewna, tak, stoniarki z drewna, tak chciałem dokładnie powiedzieć. Ja pierdzielę, jaki to jest kuboi, taki typowy do kopania nawku. Patrzcie to. Lol. O, a co to za złoto? A co to za złoto? Wywalamy panom, wywalamy. Halo, nie będziecie mieli. Aha, okej, okay. Najgorsze jest to, że jak ja to wrzucam tamto z powrotem, to wraca, bo tam są hopery. Okej, okay, dobra. Rozwaliłem to, wracamy do góry i tam też tutaj coś widziałem, tutaj mniej więcej. Czy coś będzie w tych skrzynkach? Tu chyba nic nie ma niestety. Chociaż to jest kolejna zakoblowana skrzynka, czyli to jest jakby taka główna skrzyneczka. No właśnie, trochę emeraldów tutaj jest, więc co tu jest? O, stoniarki. Stoniarki to sobie wezmę, bo myślę, że mi się przydadzą do czegoś te stoniareczki. Potki na stręża, tak? To są potki na stręża, kurde. Jak potki na stręża, to dla mnie ważniejsze niż emeraldy. Szybko. Żeby nie znikły te itemy z ziemi przez usuwanie. Co ja tu mam powywalać, kurde? Sety, no nie chcę setów, ja chcę potkę na stręża. Czy to wszystkie? Dobra, to chyba tylko jedna potka na stręża była, więc trochę lipnie. Weźmiemy sobie jeszcze emeraldy, trzeba mieć jakieś wędrczeście na to. Dobra, mogę te bloczki wrzucić. To z dwa staki emeraldzików. Pyk. No i chyba wszystkie pozbieramy emeraldy, albo i nie. Tu jest jeszcze jedna potka, dobra. Zbierzmy tą potkę.
Dobra, szybko. Dobra, mamy dwie potki. O, tu są kolejne itemsy. Dobra, nie chce mi się tego. Wiecie w sumie co? Powiększ. Tak jak robiłem to na poprzednim odcinku, czyli po prostu ze emeraldy z kogoś kuboida sobie powiększymy kuboid mój. O, już mamy 3 na 20. Pyk, jeszcze raz. Dobra, 4 na 20, tu coś jest ciekawego. Znowu jakieś sety, to powalamy im to po prostu, bo już 6 minut trwa wbita do tej gildii, ale myślę, że warto, bo naprawdę itemy są tu zarąbiste. Kurde. Ile oni mają itemów w tym kuboidzie? Ja pierdzielę, no. Nie spodziewałbym się, no przecież po tym kuboidzie, co tam był, to przecież no, nikt by się nie spodziewał tego, jaki oni mieli kuboid od góry, nie? Ja pierdzielę. No więc co, czat? Ja bym po prostu chciałbym się z wami pożegnać w tym odcinku, więc ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zostawiliście tutaj łapkę w górę, dzwoneczek oraz suba. No i co? Do następnego odcinka. Pamiętajcie o giveawayu z początku odcinka, nie? Kurde, się zaplątałem. Dobra, nie przedłużam wam. Do następnego odcinka. Yo!